przybliżyć Wam zwyczaje motocyklistów. Pomogli mi w tym członkowie Głogowickiej Grupy Motocyklowej Mroczne Duchy. Zapraszam do oglądania. Wspólne wyjazdy po różnych imprezach, zlotach, poznawało się różnych wspaniałych ludzi, motocyklistów. I to zainspirowało, żeby mieć swoją grupę. Właśnie a propos tych wspomnianych o tych wszystkich zlotach, to jak od dawna na nie się właśnie wybieracie? Każdy z nas jeździ od jakiegoś czasu. My na przykład jeździmy od 5 lat, niektórzy jeżdżą jeszcze dłużej. Wspólne podróże nas łączą. Właściwie od zeszłego roku jesteśmy razem w grupie. A kto z Was jeździ najdłużej? Chyba Andrzej i Mariusz. A w którym roku panowie właśnie zdobyli ten swój pierwszy taki motocykl? Nie wiem. 90. Skąd właśnie powstała też ta nazwa Mroczne Duchy? No co ciekawe, bo żeśmy siedzieli w gronie, żeśmy próbowali zawiązać nazwę. No i tak wyszło nam mroczne. Spontanicznie. Spontanicznie. Droga. I tak wyszło. Ale reszta członków, to właśnie od kiedy tak poczuli takie zamiłowanie do motorów? Zamiłowanie do motorów? Bo trudno powiedzieć, jak człowiek się w kasku urodził. Jak się siada na motocykl, to się zapomina o wszystkich problemach, które wszystko się zostawia za sobą i po prostu to jest droga. Można jeździć. A twój zbyt motocyklistą w Polsce? Nie. Nie, choćby tylko z tego względu, że dalej na polskich drogach widnieje wzór motocyklista jest dawcą organów. To jest wcale nieprawda, choćby z tej przyczyny, że jeżeli dochodzi do wypadku z motocyklisty, nie ma praktycznie nic do odzysku. Więc nie może być dawcą. Więc nie może być dawcą jednocześnie. A z drugiej strony brak u nas względem kierowców samochodów, brak u nas jest kultury jazdy dla motocyklistów. Więc poniekąd jeszcze nie wiem jak długo, ale na pewno będziemy jeszcze przecierali szlaki tak zwanej kultury jazdy. W Polsce jest to tak, że zawsze jest najgorszy motocyklista. Jakby nie był jaki wypadek, to zawsze jest winny motocyklista. Tak. No i bądźmy szczerzy, zetknięciu z autem motor nie ma szans. Członkowie grupy mają kilka porad dla początkujących motocyklistów. Respekt. Przede wszystkim. Do maszyny. Dzisiejsze maszyny to nie są przysłowiowe jak 30 lat temu komarki, które tam miały 5 koni, czy 2. Dzisiaj to są maszyny, które silnikami, pojemnościami przekraczają pojemności samochodów. To są naprawdę maszyny, do których trzeba czuć respekt. No i przede wszystkim ja bym na przykład coś takiego poleciła, żeby wziąć gdzieś, znaleźć taką grupę motocyklistów, którzy jeżdżą już jakiś czas, że tak powiem, w tym klimacie się odnajdują i poprosić po prostu o rady od takich motocyklistów. Na pewno chętnie każdy przyjmie kogoś, żeby pojechał, zobaczył. Na przykład z naszej grupy może ktoś do nas przyjść. Tak, jechać z nami tam, gdzie my jedziemy, zobaczyć jak się jeździ. Pomiędzy motocyklistami jest taka napisana chyba reguła, że to nieważne, czy ktoś ma 60, czy 70, czy 15, czy 18, zawsze zwracamy się po imieniu. Nie ma pani, pan, tylko albo powód ksywa, albo imię, ale zawsze na ty, nie ma czegoś takiego, że ktoś jest starszy i powinno się zwracać przez pani. Każdy może liczyć w każdej sytuacji i to nie tylko na zlotach czy na wspólnych wypadach, bo w życiu prywatnym też często dzwonimy do siebie. To nie jest tak, że tylko się spotykamy raz na 2 tygodnie, czy tam w lato, wiadomo co, weekend gdzieś się jedzie. I rozmawiamy tylko o motorach, bo szczerze powiedziawszy, to trzeba powiedzieć tak, jak to nam kolega, nawet Artur, powiedział ostatnio, że czuje się jakby był w rodzinie. Jaka jest taka właśnie najśmieszniejsza, najzabawniejsza historia, która się Wam przytrafiła?
Najlepsze to jest, jak zabraknie paliwa. Po prostu się jedzie i nie kontroluje się pomiaru stanu paliwa, bo się nie myśli o tym, się jedzie. Mam nadzieję, że jeszcze się z niej długo też zobaczymy. Na jakimkolwiek zlocie, bądź też gdziekolwiek będziemy my, z naszą kamerą, aparatem i za wszystko dziękuję. A właśnie, jak są te wspólne wyjazdy, czy te wszystkie zloty, to mogę właśnie iść na zlot. Jeszcze raz. Jeszcze słowo. Alex. I Woodbush. Teraz to bym musiał iść zakurzyć. Klub motocyklowy Mroczne Duchy wspiera także akcję dobroczynną, do której... Grupa motocyklowa. Ja też się stresuję. Czym? Postanowiłam przybliżyć wam zwyczaje motocyklistów. Pomogli mi w tym członkowie motocyklowej grupy Łukowickiej, kurde. Myślę, że patrz, lusterka, motocykle są wszędzie.